No siemano, witam bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku Ciunka i Loczki w tym roku. Jak tam, Brzunio? Pierogi zostały skonsumowane, strawione. Mam nadzieję, że tak, że wszyscy zrobi, a prezenty były radosne i fajne. Taką mam nadzieję. Bo kochani, miło to już było. Dzisiaj mamy przepotężny odcinek szkoły. Kyrie eleison, ile emocji wywoła ten odcinek. Mamy najstarszy zawód świata w tym odcinku. Licealistka w przeszłości była... tutką i boi się, że to wyjdzie na jaw. Powiedz, ile chcesz za obsługę gości? Spaduwa, bo wam ryje potnę. Spaduwa powiedziała. A tobie co, połamać ci te okularki? Zaufałam ci, rozumiesz? Nikt o tym nie wiedział, nikt. A ty musiałeś powiedzieć swoim kolegom. A drugi wątek to, no wiecie, kobieta ubiera się luźne ubrania, więc co? Baba chłop! Baba chłop! Nowa licealistka woli spędzać czas z chłopakami. Uczennica, tak jak koledzy, interesuje się grami komputerowymi i sportem. Dzisiaj będą kontrowersje w tym odcinku, będą. Ty jesteś lesbijką? Kolega uczennicy jest pewien, że dziewczyna chce go poderwać. Mój ulubiony rodzaj facetów. No dzisiaj się dużo dzieje, ale to tak jak zwykle w waszej ulubionej serii Ciumka i Loczki. Szkoliarze, no jak widzicie, kuchenne rewolucje wygrywają dużo częściej, więc musicie zawalczyć o swoją szkołę. 25 tysięcy łapek w górę to kolejny odcinek z tego paru dokumentu. Pokażcie swoją siłę, dawajcie znać w komentarzach. To nagram dla was szybciej ten paru dokument, no bo trzeba przyznać, że rewolucjoniści kuchaniarze no wygrywają z wami, no co ja wam będę mówił? No wygrywają z wami, jest ich więcej. No co ja wam mogę powiedzieć? Dumny jestem z naszej nowej koszulki, wykocham pieski. Jest to kuchenny kundelek, kundelek gotujący. Na fartuszku napisane po japońsku, że kocha pieski. Oczywiście tą piękną koszulkę możecie już zamówić od 1 stycznia. Będziemy już wysyłać zamówienia z kocham pieski, bo teraz wiadomo, przerwa świąteczna, trzeba odpocząć. Gdy zamówicie koszulkę i wypakujecie z paczki, to przychodzi do was taka torba, a w niej wasze zamówienie. Dostajecie naklejeczki, uwaga, też dostajecie karteczkę z autografem Daruciaka. No to ja, jak złożyłem zamówienie, to nie dostałem swojego autografu, tylko autograf wszystkich z ekipy Kocham Pieski. No i oczywiście wasze zamówienie. No słuchajcie, tutaj akurat jest bluzia, przyjdzie w takim opakowaniu. Jeżeli będzie to koszulka, to przyjdzie w czymś takim. I może się cieszyć z najlepszej jakości ciuchów ever. Setki zadowolonych klientów, wszyscy zachwyceni. To może być też i ty. A teraz chodźcie do gigamocnego odcinka. Uczennice drugiej do liceum Natalię Fornal wychowuje ciotka, ponieważ rodzice dziewczyny są alkoholikami. Zanim Natalia trafiła do ciotki, mieszkała na ulicy i była prostytutką. Mimo dramatycznych przeżyć, Natalia jest dobrą uczennicą. W nowej szkole stara się zapomnieć o przeszłości. Jeśli chcesz, możemy jechać na zakupy. No okej, to zdzwonimy się czy coś. To co, przyjechać po siebie po szkole? Kurczę, no nie. Po szkole umówiłam się z dziewczynami do kina. No przepraszam, może innym razem. Nic się nie stało. Tak bardzo się cieszę, że znalazłaś sobie nowych przyjaciół. Ja też. Może to głupie, ale wydaje mi się, że zaczynam nowe życie. No tak mówi, o, mam nowych znajomych, będzie dobrze. Każdy tak myślał, idąc do nowej szkoły, a potem wiadomo. Rzeczywistość, rzeczywistość. W szkole trzeba wygrindować sobie znajomych. Taka prawda. Jak idziesz do szkoły, trzeba ich wyekspić. Na początku zawsze jest ciężko, always. O, dzień dobry. Dzień dobry, pani profesor. Dziś rano telefon w sprawie konkursu programistycznego, w którym brałaś udział. Tak? Natalia, gratuluję, zajęłaś pierwsze miejsce. O Boże, naprawdę? Ciociu, słyszała? W tym konkursie trzeba było naprawić komputer, po prostu go restartując, i wygrała pierwsze miejsce. To wspaniała wiadomość, jestem z ciebie taka dumna. Naprawdę ogromne osiągnięcie. Jak tu zaraz się dowiemy, że ona wymyśliła lek na raka, to ja nie wierzę w szkołę. Gratulujemy, jesteś zarąbista. Hej Fabian. Moglibyśmy chwilę pogadać? Jasne. Natalia jest podekscytowana, że kolega z równoległej klasy zwrócił na nią uwagę. Bardzo mi się podobasz. Od pierwszego dnia, jak pojawiłaś się w naszej szkole, dzień w dzień przychodzę z postanowieniem, że zapytam się, czy się ze mną umówisz. Tak. Co tak? No, umówię się z tobą. Jezu, serio? Serio. Możesz na mnie teraz spojrzeć i powiedzieć: Adam, co tu się dzieje? Czemu to jest teraz tak miło? To wygląda jak najlepszy dzień w szkole, jaki możesz mieć. No, jak masz gorączkę, to taki masz sen właśnie. Zamiast pójść do szkoły, to ci się przyśniło, jak poszedłeś do szkoły i wszystko było okej. Adam, co może pójść nie tak? To może byśmy poszli gdzieś razem po szkole. Pewnie. Już buzi? Tak szybko? Co jest? 2 lata temu nie mogłam patrzeć na siebie w lustrze. A dziś? Mieszkam z kochającą ciocią, mam wspaniałe przyjaciółki, wygrałam konkurs, a chłopak, w którym się na maksa zabujam, zaprosił mnie na randkę. Nie mogę uwierzyć, że to mówię, ale chyba jestem szczęśliwa. O nie, oni chcą zrobić taki efekt zesrańska w szkole, tylko strasznie długo to robią. Rodzina dziewczyny niedawno przeprowadziła się do Krakowa. Michalina ma nadzieję, że szybko znajdzie tu nowych przyjaciół. No, Michalina, widzę, że bardzo dobrze ci poszło. Dziękuję, panie profesor. W wakacje byłam na obozie językowym w Londynie i troszkę się chyba podszkoliłam. Byłaś w Londynie?
Zawsze chciałam tam pojechać, jak było, mów. To se pojedź, 8 dych kosztuje bilet. A nawet widziałem za 30 zł. Jak było w tym Londynie? Podobno to modowy raj. No, podobno tak. Kupiłaś jakieś beauty, których nie ma w Polsce? Co? No, kosmetyki. Poczekaj, modowy raj, London? London look, no tak! A, to nie. Wiecie dziewczyny, ja jeszcze muszę coś załatwić. Spotkamy się na lekcji. No jasne, pa. W skrócie, w Londynie są wszyscy ludzie. Nie ma czegoś takiego jak Londyńczyk. Tak samo jak nie ma czegoś takiego jak warszawiak. Tam są wszyscy ludzie. Masz każdy rodzaj człowieka w każdym różnym wydaniu. Przypadła wam do gustu, czy nie? W sumie chyba jest spoko, tak mi się wydaje. Taka typowa szara myszka, jakaś bluza bez makijażu, nie... Jaka recenzja koleżanki z klasy od razu. No nie wiem, dla mnie to nas jakaś dziwna. Tak się zmyła w środku rozmowy. Bo jesteście Dajemy jej szansę, czy olewamy? Wiecie co, warto by jej było dać szansę, jednak jest pewnie mega zestresowana, to jej pierwszy dzień w tej szkole, no nie? W sumie to jest chyba dobry pomysł, no, nie? Okej. Fascynują mnie ludzie, którzy mówią to, co myślą na głos. Musiałam się zmyć, te laski wydają się fajne, ale gadanie o ciuchach i kosmetykach totalnie mnie nudzi. Lubię sport i gry, a ciuchy mają być wygodne. Let's go! No i to jest normalny człowiek. Michalina dołączyła do chłopaków, którzy poszli grać w piłkarzyki. Chłej, zajebista nowa postać w LoLu. Zajebiście się nimi gra na midzie. Dziewczyna świetnie się bawi. Yes! Let's go! Chyba miałem pecha do czasu, kiedy się wychowałem. Ja nie miałem takiej koleżanki w klasie właśnie. Jesteś naprawdę niezła. Tak? To szkoda, że nie potrafisz tak w normalną piłkę grać. A skąd wiesz? Wywal mózgówki, wywal mózgówki! No, trochę czasu się na boisku spędziło. Laski nie lubią piłki. Stary, co ty gadasz? Przecież w szkole jest żeńska drużyna piłki nożnej. No właśnie, Mario, weź się już nie kompromituj. Mario, idź do Luigi sobie tam skakać. Ale mi się super z nimi grało. Przy chłopakach mogę być sobą. Mam nadzieję, że szybko się zakomplujemy. Jednej przykrej rzeczy nie wiesz o chłopakach, niestety, moja droga. Zdecydowana większość nie rozumie konceptu przyjaźni. Ich mózg gadzi, mówi im mniej więcej tak. Dogaduję się z nią? Lubię ją? Jest fajna? Jest sympatycznie? Muszę mieć z nią dzieci! No sorry. Wy babę macie trochę łatwiej. 18-letnia Natalia Fornal czuje, że nareszcie jej życie zaczyna dobrze się układać. Całowaliście się? No co ty, jeszcze nie. No gdyby nie dzwonek, to pewnie byśmy się pocałowali, no ale no, nie byliśmy jeszcze na ręce, no i to nie wypada, nie? No speedrun, totalny speedrun, ale w sumie wiesz. Zależy jaki moment, zależy jaka sytuacja. Kobieto. Natka? Co dziewczyny, jest? Przepraszam, ja muszę coś załatwić, zaraz wracam. Masz budzik na robienie kupy? Natalia jest przerażona. Właśnie dostała wiadomość, że mężczyzna, który ją stręczył, czeka na nią przed szkołą i chce się z nią zobaczyć. Dziewczyna idzie na spotkanie z obawy, że gdyby odmówiła, to mężczyzna mógłby wejść do budynku. Koleś na motorze. Interes rozkręcam od nowa, branża ta sama, tylko wiesz, bardziej na poziomie, elegancko, wiesz o co mi chodzi. Ja już z tym skończyłam, rozumiesz? Laska, zastanów się. W szkole to ty się możesz bawić całe życie. Młode ciało, masz tylko teraz. Można chodzić całe życie do szkoły? Czy jak mam 6 lat, mogę wrócić do liceum? Mogę? Czy mogę wrócić do liceum publicznego? Osoba 19-letnia nie może być przyjęta do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego. To już za późno dla mnie. A, jest liceum dla dorosłych tylko. Widzicie, to jest właśnie, to jest ulotna chwila szkoły. Doceniajcie ten czas. Nie da się już potem wrócić. Potem wracacie tylko do innych dorosłych, takich jak ty, którzy nie skończyli szkoły i siedzicie sobie razem. I opowiada ci Grażynka 48 lat o tym, jak wypluła z siebie 3 dzieci, a te się do niej nie odzywają. A jak się boisz, że zapomniałaś, jak dobrze obsłużyć klienta, to ci przypomnę, nie bój się. Mam nowe życie, szkołę, przyjaciół. No, może chłopaka jeszcze masz, co? Żebyś wiedział, dlaczego chcesz to zniszczyć? zniszczyć, takie dramaty od razu, zniszczyć. Ja ci robotę proponuję po starej znajomości. On się za bardzo stara. Zadam ci jedno pytanie. Czy twoi nowi super znajomi i twój chłopak wiedzą, że byłaś... In fact, ona nigdy taka nie była, ona jest aktorką szkoły. Jakby nie robiła takich rzeczy. To, co oglądamy, to jest fikcja. Twoja przeszłość kiedyś wyjdzie, a wtedy wrócisz do mnie, błagając, żebym cię przejął z powrotem. Taki gaslighting! Grozisz mi? Natka, nie przeceniaj się. Wiesz, ile młodych, fajnych lasek pcha się do tej roboty? 3. Jak byłem w Amsterdamie, to pamiętam, że szedłem w stanie nie masz kości. Czerwoną ulicą tak zwaną, nie? To jest taka bardzo słynna ulica. I patrzyłem na panie za szybami. I niektóre mi też odzajemniały wzrok i patrzyły na mnie. Przyrzekam, to był inny rodzaj cringe'u, który wtedy przeżyłem. Bo to był cringe współczujący, przy okazji
kruszący, ale też na końcu po prostu szokujący. To było tak traumatyczne przeżycie, że teraz muszę mówić o nim publicznie innym. To tak zwane dzielenie się traumą. Ciężki to jest temat, tak wam powiem, kochani. To jest ciężki temat, to poruszają. Bo to z reguły jest taki scenariusz, że jednak bardzo ciężka sytuacja w domu, potem bardzo ciężka sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w domu. I produktem tego jest takiego zawodu, a potem gdy dotknie się, o ile się ma oczywiście szczęście, tego wyższego pułapu życia, zarabiania więcej w ten sposób, no to potem nie chcesz obniżać jakości standardu swojego życia. Czasami zostaje w tym zawodzie, jeżeli psychicznie dasz radę, i to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo jeszcze przy okazji masz oczywiście społeczeństwo, które w dużej mierze potępia wykonywanie takiego zawodu i jest taki ostracyzm społeczny i brak zrozumienia dla takich osób. A to praktycznie zawsze jest bardzo ciężka historia. Rzadko kiedy to jest takie happy, happy, happy. Happy, 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 to wydaje mi się, że to jest posiadanie OnlyFansa. To jest takie happy, 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 że z reguły nie jest to takie patologicznie skrajnie negatywne jak przy okazji prostytucji. Dlaczego nam wcześniej nie powiedziałaś? Jezu, dziewczyny, posłuchajcie, bo... Ale twój ex jest taki przystojny. I jeszcze ten motor. Brum, brum, brum. Mój ex? No przecież widziałaś mnie, jak się z nim kłóciłaś. Czekaj, czy wy mnie śledziłyście? Śledziły? Po prostu patrzyły z daleka. Ale byłaś taka blada, jak dostałaś tę wiadomość. No musiałaś ustalić, czy wszystko stało w porządku. Dalej jest między wami ogień. Nie, Martyna. Bardzo byłaś w nim zakochana? Let's go, ogień! No dobra, każda z nas ma jakieś związki, o których nie chcę rozmawiać. Ale obiecaj, że kiedyś się spotkamy i koniecznie nam opowiesz. No, może kiedyś tak. Czekaj, czekaj, ale jak ty nic do niego nie czujesz, to może mnie z nim poznasz. Weź pożycz, weź oddaj. Michalina Sokół lubi sport oraz gry komputerowe i świetnie dogaduje się z chłopakami. To jej pierwszy dzień w szkole, ale już czuje, że znalazła fajnych kolegów. Tymczasem dziewczyny z jej klasy są zaskoczone, że Michalina nie chce z nimi rozmawiać o modzie i kosmetykach. Co ty gadasz? Naprawdę im aż tak zależy? One muszą być jako koleżankę. London look. No to dobra, to według mnie Roberto Carlos z Wolnego we Francji w 97. Co? Co ty? To była magia. Ej, nie gadaj ją o piłce nożnej? Na to wygląda. Ew. I Michalina oglądała mecz z 97? Gdzieś jest 0-0. Ej, dobra, to może spotkamy się u mnie w weekend, pogramy na konsoli, obejrzymy najlepsze bramki świata. Co wy na to? Jakie tam jest porusze? Dobrze to zagrałem, to jest dobrze zagrane. Ja jestem za. To nie jest tak, że niektórych tych aktorów, jak są te nowsze odcinki, bo to już tam 7 sezon, to niektórych tych aktorów szkoły to my nie kojarzymy w ich wersjach mini z pierwszego, drugiego sezonu, że niektórzy oni się powielają, tylko że potem są więksi, więc są łatwiej lub trudniej do rozpoznania. Tak chyba jest, nie? Że oni wracają co kilka odcinków. Jest pewnie ograniczona ilość dzieci w tym wieku w Krakowie. Koleżanka Michaliny, Paulina, wymyśliła, dlaczego nastolatka woli przebywać z chłopakami. Bo co, bo gadała o piłce nożnej? Bo jest lesbą. No a skąd to wiesz? Przedstawiała się do ciebie, czy co? No nie. To skąd wiesz, że ją kręcą laski? Wy jesteście ślepe, czy co? Ona ubiera się jak chłopak, nie maluje się, w dodatku kręci ją piłka nożna. No klasyczna lesbijka. Jakoś mi się nie wydaje. Bo co? Bo jakby była lesbijką, to by była nami choć trochę zainteresowana, nie uważasz? Aha, czyli nie jest lesbą, bo na ciebie nie leci. Jesus, serio? Jakie to ma znaczenie? Wasze obie tezy mają tyle samo sensu. No to dlaczego trzyma się z chłopakami, a nie z nami? Jest jeden prosty sposób, żeby to sprawdzić. Chcesz ją podrywać? Co? Nie. Ten odcinek się robi coraz gorszy z każdą minutą, co nie? Czujecie to napięcie rosnące do kulminacji gówna w tym materiale? Po prostu chcę zapytać. Zapytać! No a czemu nie? Laski mamy XXI wiek, ludzie na luzie gadają o takich rzeczach. Tak? Ludzie tak robią, że podchodzą i mówią, siema, jestem gejem? Są na pewno bardziej elokwentne i miłe sposoby na to, żeby wybadać tą sytuację w trakcie rozmowy z osobą, która cię zainteresowała tej tematyce. Myślałam, że cię to nie obchodzi. No bo ogólnie nie obchodzi, ale może ona boi się odrzucenia i dlatego trzyma się na dystans. Czekaj, ty naprawdę chcesz się jej zapytać, czy jest lesbijką? No dlaczego nie? Teraz w modzie to nie jest. Teraz bardziej w modzie byłoby podejście się zapytanie, hej, masz autyzm? Tak jest, cały mój TikTok, cały mój Instagram jest dookoła tych filmików, cały... Aha, dobra. Okej, już wiem. Algorytm się wydaje, że to ja mam autyzm. Okej, let's go! Koleżanki Michaliny nie biorą pod uwagę tego, że dziewczyna woli przyjaźnić się z chłopakami, z którymi ma wspólne zainteresowania. Słuchaj, czy ty jesteś lesbijką? Co? Nie no, zwariowałeś cię? Nie no, ale serio, no możesz powiedzieć. Nie no, dziewczyny, ja doceniam waszą troskę, ale nie jestem żadną lesbijką. Poważnie?
To dlaczego się tak ubierasz? Bo wygodnie tak jest. No i zadajesz tylko z chłopakami? No, ubieram się tak, bo taki mam styl. No, lubię luźne ciuchy. No, a z chłopakami zadaję się, bo kręcą nas te same rzeczy. To nieźle się zbłaźniłyśmy. Nie no, dajcie spokój. Przynajmniej teraz sobie wszystko wyjaśniłyśmy. Jest wszystko wyjaśnione, nie? Jak chłopy wyjaśnione. Czyli uważasz, że my jesteśmy nudne? Nie, co ty, skąd? Kobiece! O, chciałam was spytać, co robicie po lekcjach. Idziemy się z chłopakami pouczyć. Idziecie z nami? W sumie, dlaczego nie? No i fajnie. I ona jest pomostem dwóch płci w szkole. Rewelacja. Kurde, to było totalnie niezręczne. Tak, Michalina, to było totalnie cringe'owe. No bo ja nie chcę się odcinać od dziewczyn i mam nadzieję, że znajdziemy wspólne tematy. Teraz przynajmniej wiadomo, że taka jestem i tyle. No i siemano, no gdzie jest problem? Ja nie widzę problemu. Widzicie gdzieś problem? Nie ma problemu. Jeśli Miśka nie jest lesbijką, to jest jeszcze jedna możliwość. Udaje, że Piłka i tak dalej ją kręcą, a tak naprawdę chce podrywać chłopaków. A to się zarzuca bardzo często tym streamerkom, nie? Tym Nawcią, Kasiksą i tak dalej, że one to tam interesują się grami tylko po to, żeby się chłopakom podobać. Czajcie spędzać tysiące godzin przed komputerem tylko po to? Jak bardzo musisz mieć chłopie delulu, żeby takie coś Czy ty sobie wyobrażasz, żebyś sobie parę tysięcy godzin rocznie malował brwi tylko po to, żeby się przypodobać jakimś dziewczynom? Uważasz, że tak ludzie robią? Weź ty się. Wojtka bardzo rozbawiło podejrzenie, że Michalina jest lesbijką. A ty jest tą lesbijką czy nie? No jasne, że nie jest. Dlaczego niby? Bo lubi piłkę nożną? Ja myślałem, że jest. No taką starą ma stylówkę. Ja od początku wiedziałem, że woli facetów. Niby skąd? Właśnie. Po prostu wiedziałem, dobra? No jasne. Słuchajcie, oglądacie Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej, same lesbijki biegają. Wiadomo, same lesbijki! Dobra, jest czy nie jest, Miśka jest spoko. Dokładnie, ona chce się z nami tylko kolegować. Nie ma co rozkminiać. No super. No. Miśka wcale nie chce się z nami kumplować. No, może z Dawidem i Mariuszem to chce, ale do mnie zarywa. Od razu wiedziałem, że te piłkarzyki i gadki o najlepszych bramkach są tylko po to, żeby mnie poderwać. O, jest i on! Jest i on! Zawsze będzie ten jeden. Pani w Żabce była dla niego miła, a ten potem wraca do domu i mówi mamie: mamo, pani w Żabce mnie podrywała! No i spoko, Miśka jest fajna. Jak zostaniemy sami, to zacznę działać. O kur... Brzmi jak groźba, a nie jak jakaś mowa motywacyjna. Martyna Skibińska jest zachwycona mężczyzną, z którym rozmawiała Natalia. Dziewczyny sądzą, że to jej były chłopak. Nie wiedzą, że ten zmuszał Natalię do prostytucji. No chyba, że dalej się nie buję. Przecież ci powiedziała, że nic do niego nie czuję. Teraz podoba jej się Fabian. Jasne, no i ty jej wierzysz. Proszę cię, ma do wyboru mega męskiego faceta i dzieciaka w naszym wieku. Którego byś wybrała? Tego samego. Jest kilka argumentów. Po pierwsze, jeżeli jakiś dorosły mężczyzna się tobą interesuje, to jest z nim coś nie tak, kur... Jesteś dzieckiem! Dzieckiem jesteś, rozumiesz? Żaden dojrzały, rozwinięty emocjonalnie mężczyzna nie zainteresuje się, kur... dzieckiem, bo widzi jeszcze jaka droga przed nim do wyekspienia postaci i na razie nie ma co, bo nie może z nią levelować na tym samym ekspodisku, bo nie da się kur... levelować 28-levelowym wojem z 15-letnią kur... szamanką. Co z tego, że jakiegoś buffa da, skoro ten buff kur... daje mało w ogóle do atrybutów? To nie ma sensu! Martyna, proszę cię, weź już skończ. Jesteś moją przyjaciółką, powinieneś mnie wspierać! Przed chwilą słyszałem, jak Martyna mówi Marianie, że leci na egznatki, że to taki boski facet i ma supermotor. Wiesz co, nie za bardzo mnie interesuje, na kogo leci Martyna. Ale ona powiedziała, że nie wierzy, że wolałaby ciebie niż takiego faceta. No i co ja mam z tym zrobić? Iść do Natki i powiedzieć, że mój durny kumpel usłyszał, jak jej wanięta przyjaciółka powiedziała, że ona dalej leci na swojego ex? Tak, to będzie content. Ej, nie jestem durny, myślałem, że chcesz wiedzieć, że masz konkurencję. Nie jestem durny! Cholerny Dawid, mógł mi nic nie mówić. Teraz sam się nakręcam. Ty stary, ty wyglądasz jak ten aktor z Mr. Robot. Ty totalnie wyglądasz jak ten aktor z Mr. Robot. Może jednak powinienem pogadać z Natką? Mnie naprawdę bardzo na niej zależy, a ja nie chcę być kolesiem na pocieszenie. Jezu, biedny. Nikt nie chce być chłopem na pocieszenie. Natalia jest bardzo zdenerwowana. Boi się, co będzie, jeśli uczniowie dowiedzą się, że była prostytutką. Hej, Natka. Hej, Fabian. A niektórzy mają tak, że na przykład gdy zostali porzuceni albo mocno się rozczarowali poprzednią relacją, to nie są jeszcze gotowi na nową, ale wciąż potrzebują bliskości, więc krzywdzą w ten sposób osoby, które spotykają na swojej romantycznej ścieżce, ale to też nie dlatego, że są złymi ludźmi. Po prostu są w złym momencie swojego życia i masz pecha, że na nich trafiłeś. No. Słuchaj, moglibyśmy chwilę pogadać? Jasne, coś się stało? Słuchaj, wiem, że to może zabrzmieć głupio, ale ty coś jeszcze czujesz do swojego ex? Słucha? Po prostu strasznie mi na tobie zależy i boję się, że nie masz szans z tamtym kolesiem. Tamten koleś to mega palant. Nie chcę mieć z nim nic do czynienia. I mi też na tobie zależy. Uspokoiłeś się już? Zdecydowanie tak. Ale taktyka dobra! Oczywiście uspokojony. Powiedziałaś już swojemu chłopakowi, to ty masz chłopaka? Nie, to o tobie. Co?
Licealistka jest przestraszona, ale czuje, że nie ma wyjścia i postanawia powiedzieć Fabianowi o swojej przeszłości. Jeśli mamy się spotykać, to powinieneś coś o mnie wiedzieć. Pewnie chodzi o twojego ex, tak? Od wielu ex. Michał nie jest moim ex. Moi rodzice są alkoholikami. W domu od zawsze była melina. W końcu miałam tego dość i uciekłam. Parę dni spędziłam na ulicy. To było straszne, Fabian. Nigdy w życiu tak się nie bałam. Było mi zimno, nie miałam co jeść. Wtedy poznałam Michała. Myślałam, że chce ze mną być. Zabrał mnie do swojego mieszkania. Nakarmił. Kupił nowe ubrania. Boże, to jak gołębia! A potem zaczął zmuszać mnie do prostytucji. Co takiego? Fabian, ja nie chciałam, ale bałam się powiedzieć nie. Potem udało mi się uciec do ciotki. Jezu, Fabian, powiedz coś, proszę cię! Co on robił pod szkołą? Chciał, żebym wróciła, ale kazałam mu spadać, przysięgam! Rozumiem. Nie chcesz być z kimś takim jak ja. Przepraszam, to po prostu dla mnie za dużo. To może być za dużo, może być. Tutaj nic w emocjach, trzeba przemyśleć. Jest mi mega przykro. Tak naprawdę rozumiem Fabiana. I tak zareagował całkiem nieźle. Bo co ja sobie w ogóle myślałam? Jaki normalny facet chciałby się spotykać z kimś takim jak ja? Ktoś tam pewnie się znajdzie. Ja uważam generalnie, że receptą na udany związek to jest posiadanie jakiegoś partnera wcześniej. Że takie miłości, gdzie ona jest tą pierwszą, a ty jesteś tym pierwszym, są spisane na straty kompletne i raczej na pewno wam się nie uda. Sorry, że to mówię, ale tak to wygląda w 99% przypadków. A w tym 1% to jeszcze połowa ludzi jest nieszczęśliwe w związku na siłę przy dzieci. Fabian nie jest w stanie sobie poradzić z tym, co powiedziała mu Natalia i postanawia zwierzyć się przyjaciołom. I nie wierzę, że ona w ogóle przez coś takiego przeszła. Ty mówisz, stary, poważnie, Natka jest była i nie drzwi się tak. To zamknij mordę. Powiedziałem ci tylko prawdę. No chyba nie chcesz się z nią zadawać. Wiesz co, sam nie wiem. Taki typ faceta tak oceni kogoś, a potem idzie i ogląda pornografię w domu, nie? Nie cierpię takich kobiet, jak tak można się zachowywać? A potem na chacie, wiadomo, jak nikt nie patrzy. Główny beneficjent i powód, dla którego w ogóle takie zjawisko występuje w środowisku. Stara laska była... Musi się tłumaczyć. Ciszej, nie wiadomo z kim to robiła. No ja bym takiej nie tknął. Jeszcze raz tak powiesz, że dostaniesz tak po mordzie. A, i macie nikomu tego nie mówić, jasne? Nikomu. No wiadomo, wiadomo. No wiadomo, że tamten kolega powie wszystkim. Wszystko mi się miesza. Bardzo zależy mi na Natce. Mam ochotę ją znaleźć, przytulić i powiedzieć, że już nikt nigdy jej nie skrzywdzi. No i let's go. Ale z drugiej strony, jak ja mam zapomnieć o tym, kim była? Dumbledore. I ta czara. Michalina próbuje zaprzyjaźnić się z koleżankami z klasy, jednak ich rozmowy ją nudzą. Myśli tylko o tym, żeby pójść pograć z chłopakami w piłkę. No i to jest prawdziwy człowiek. Co? Na przykład tam. Już się za nimi stęskniłaś? Za kim? Za chłopakami. Ciągle się gapisz na drzwi. Nie no co ty, po prostu się zamyśliłam. Jak nam powiesz, na którego lecisz, to pomożemy ci go wyrwać. No i nie będziesz musiała już udawać, że kręci cię piłka i te inne głupie gierki. No ale ja nic nie udaję. Proszę cię, nam nie musisz ściemniać. Nie ściemniam, dobra? Wydaje mi się, że kobiety, które by tak postępowały, żeby się czymś zainteresowały tylko po to, żeby mieć wspólne tematy z chłopakiem, który mi się bardzo podoba, raczej miałaby jakąś kompletnie podstawową edukację na ten temat i po prostu wiedziała, nie wiem, czym jest spalony w piłce lub o co chodzi w graniu na dżungli w LoLu. Znaczy by wiedziała tylko takie totalne podstawy, raczej by się jakoś tak błasno w to nie wkręcała, nie? Ale z takich gier, gdzie najwięcej ja spotykam kobiet w takich grach komputerowych, to jest Valorant. Przyrzekam, no co druga gra, a może pewnie każda, bo nie zawsze się każdy odzywa w twojej drużynie, nie wiesz, to jest przeciwny, no bo po samym niku nie zawsze się domyślisz, jaka to płeć. To zdecydowanie Valorant. W Valorancie się spotyka najwięcej kobiet. Na przykład w CS-ie jest bardzo mocny taki mizonizm. Bo na przykład w CS-ie jest bardzo duży szowinizm w stronę kobiety. Jeżeli się jakakolwiek odezwie, to od razu jest nie? Ale ty musisz być strasznie zdesperowana, żeby kogoś wyrwać. Nie jestem zdesperowana. Jaram się piłką i grami i tyle. Ale wiecie, czego nie mogę słuchać? Tego waszego głupiego gadania o ciuchach, celebrytach i kosmetykach. Sorry dziewczyny, ale ja się już do niej nie odzywam. No, ja też. Wiecie, kto się też nie odzywa? Idiota. Bo nie ma nic ciekawego powiedzenia. Nastolatka jest na siebie zła, że dała się sprowokować i obraziła dziewczynę. Ej, a możemy tak po prostu korzystać z sali? Pewnie, Dudziek nam pozwolił, pytałem się go. Ty grasz ze mną. Ej, faul! Nie ma sędziego! Szuraka mów, szuraka! Na pewno ci nic nie jest? Nie, wszystko w porządku. Dobra, super. Ej, ale chyba teraz należy nam się karny za ten faul. Pewnie, że się należy. Dawaj. Dobrze, kurde! Ej, tam nie ma bramki, tam jest tylko ściana. No nie, broń, to broń! No nie, co ty robisz, człowieku? Jestem prawie przekonany, że tam był słupek.
Język! Dobra, gramy jeszcze raz. Chłopaki mnie lubią, przy nich mogę być sobą. A z dziewczynami naprawdę próbowałam się zaprzyjaźnić, ale to po prostu nie działa. Dobry mysz, ludzie. Michalina nie ma pojęcia, że jeden z kolegów uważa, że bardzo jej się podoba. No, w sumie można. To chodź. Miśka, zaczekaj chwilę. Wiesz... Co ty robisz? Dobra, już nie musisz udawać. Udawać? Ale czego? Przecież mnie podrywałaś. O Jezu. Nie. Jak to nie? Jak graliśmy w piłkarzyki, ciągle się o mnie ocierałaś, cały czas się do mnie uśmiechasz, jeszcze przed chwilą mnie prowokowałaś. Jakie ocierała? A, bo oni stali obok siebie i grali w piłkarzyki i stykali się... O k***wa. Wojtek, traktowałam cię jak każdego innego kumpla. Te teksty na boisku to były po prostu zwykłe teksty z meczu. Tak samo gadałam z Dawidem i Mariuszem, no zresztą ty też. Czyli, że na mnie nie lecisz? Nie, i sorry, ale jesteś tylko dobrym kolegą. Super. Super. Jesteś na mnie zły. Nie, no co ty, przecież się w tobie nie zabujałem ani nic. Nie no, spoko. Bo kurde, czy to aż takie dziwne, że lubię sport i gry, że wszyscy muszą zakładać, że mam jakieś ukryte zamiary? Jesteś anomalią, anomalia! Dobrze, że Wojtek się na mnie nie obraził, bo naprawdę go lubię i mam nadzieję, że szybko zapomnimy o tej całej akcji. No nigdy nie zapomni, nigdy. O, to już jest spalony w ogóle temat, wywalony w typa. Szkoda paczki. Nie mogłem pokazać, że jestem wściekły, ale normalnie mam ochotę coś rozwalić. Miśka ewidentnie mnie prowokowała, a teraz spuściła na drzewo. Nienawidzę tych babskich zagrywek. Miśka jeszcze tego pożałuje. Paki takie są? Są tacy zawiści? Są tacy? Mszczą się? Natalia Fornal zwierzyła się wczoraj Fabianowi Jackiewiczowi, że była zmuszana do prostytucji. Chłopak powiedział o tym swoim kolegom, którzy obiecali mu dochować tajemnicy. Natalia nie ma pojęcia, że ktoś jeszcze wie o jej przeszłości. Jezu Martyna, ile razy mam cię powtarzać, że nie lecę na swojego byłego, żeby w końcu to do ciebie dotarło? Możesz się na mnie nie drzeć? Przepraszam, po prostu nie chcę o tym gadać, okej? Okay? Wcale ci się nie dziwię. Tobie o co chodzi? Dajcie spokój, bo od zawsze wiadomo, że Gianek to zwykły debil. Weź spadaj, lamusie. Że jestem debilem, za to wy przyjaźnicie się z... No, chyba przeginasz. Mówię tylko prawdę, Natka jest zwykłą... Ma koleś, na którego się napaliłaś, to był jej Alfons. Typ nawet jednej sceny nie czekał, nie? Od razu. Ja uciekłam z domu, żyłam na ulicy. Po prostu nie miałam wyboru. Ja nie wierzę, ty naprawdę puszczałaś się za hajs? Ja cię miałam za pannę idealną. Dobra. Ale nas nabrała, co? Czy ty w ogóle słyszałaś, co ona powiedziała? A ty jesteś kompletnym kretynem. Możecie być razem. Gratulacje. Jesteście teraz mężem i żoną. Mam jej niby teraz żałować? Laska ukrywała przed nami, kim naprawdę jest. Z dodatku słowem nie wspomniała, że facet, na którego leciałam, jest z Alfonsem. Jeśli chciałam z nim spotkać. Natka dostała to, na co zasłużyła. Aha. Natalia jest załamana. Przykro jej, że chłopak, któremu zaufała, zdradził jej sekret. Ja chciałam wam powiedzieć naprawdę, tylko nie wiedziałam jak. Gdy się empatyczną osobą, to wychodzi z założenia, że nikt nie zasłużył na przykrą rzecz. Taka prawda. Fabian też dowiedział się tylko ze względu na to, że Michał pojawił się pod szkołą. Uspokój się, chodź, usiądziemy, wszystko mi opowiesz. Nie jesteś na mnie zła? Nie, jak mam być na ciebie zła? Ja po prostu nie umiem zrozumieć, jak ty mogłaś przez to wszystko przejść. Ale nie martw się, będę przy tobie. Jaki ładny tekst. Jezu, tak bardzo ci dziękuję. Natka, co się stało? Dlaczego płaczesz? A jak myślisz? Chłopak, w którym się zakochałam, rozgadał wszystkim mój mega wstydliwy sekret. Co? Zaufałam ci, rozumiesz? Nikt o tym nie wiedział, nikt. Ale... A ty musiałeś powiedzieć swoim kolegom. Nie wiedziałem, co robić. I stwierdziłeś, że jak cała szkoła będzie o tym gadać, to ci się rozjaśni w głowie? On ma takie denury. Jak go wyjaśniła, co jest? Nie, przepraszam, Natka, nie chciałem. Natalia! Natka, zaczekaj! Stary, no nic nikomu nie powiedziałem, przysięgam. A ty nawet rudy nie jesteś! Na stoi! Widać, że farbowany rudy, kto się farbuje na rudego? Ty jesteś normalny! Za mało się ciebie nabijali w szkole, myślałeś sobie, o dobra, muszę coś zmienić sobie, żeby się ze mnie nabijali. Wojtek jest wściekły, bo uważa, że Michalina najpierw go podrywała, a potem odrzuciła. Chłopak obmyśla, jak zemścić się na koleżance. Co, go da poradnik na YouTubie, jak się zemścić na koleżance? Siemka, chłopaki. No, siema. Ej, widziałeś ten super filmik, co Miśka przysłała? No, wiedziałem. A co, nie spodobał ci się? Nie o to chodzi, ale muszę wam o czymś powiedzieć. No? Wczoraj jak zostaliśmy sami, to się do mnie przystawiała. Co? I co zrobiłeś? Co się stało? No nic, spławiłem ją. Myślałem, że się kumplujemy. I co ona na to? Wściekła się. A nie byłeś dla niej chamski? Nie, ale chyba nie możemy się z nią już dłużej kumplować. Weź przestań, pogadamy z nią Dawidem i jej na pewno przejdzie. No właśnie. Nie chciałem wam tego mówić, ale ona was nawet nie lubi. Co? Że co, proszę? Powiedziała, że musiała się zadawać z takimi debilami jak wy, żeby się do mnie zbliżyć. Ja w to nie wierzę. Nie wierzę, serio. Taka jest prawda. Mnie zatkało. Nawet z twoich okularów się nabijała. Nawet z polaru się nabijała? Co? Ja pierniczę. Myślałem, że się z nią kumplujemy, że jest fajna. No też tak myślałem. Jaki speedrun w ogóle, jak szybko się wszystko to zmieniło. Fajnie być kobietą, fajnie, fajnie. Olejmy ją po prostu.
Tak zrobimy. Siema, chłopaki. Weź spadaj. Michalina nie rozumie zachowania kolegów. Wczoraj Wojtek zapewniał ją, że nie ma pretensji o to, że go odrzuciła. Dziewczyna postanawia jak najszybciej z nim porozmawiać. Możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Dlaczego ty i chłopaki się do mnie nie odzywacie? No przecież odzywam. Przecież nic ci nie zrobiłam. Powiedziałam ci tylko, że nie chcę być twoją dziewczyną. Sam się zgodziłeś, że możemy się dalej kumplować. Ale akcja! Wojtek walnął pocha, bo nowo go spławiła. Laska, to by się coś pomyliło. To wariatka, sama się wczoraj do mnie przedstawiała. Nieprawda! No nie, wcale. Chłopakom już też powiedziałem, że mają się od ciebie trzymać z daleka. Jak tak możesz? Przecież byliśmy kumplami. To jest jakiś koszmar. Przecież ja nic nikomu nie zrobiłam. Michalina, zagraź dziwioną! Byłam po prostu sobą, a oni się wszyscy ode mnie odwrócili. Nastolatka jest załamana. Czuje się samotna i zawiedziona zachowaniem koleżanek i kolegów, z którymi chciała się zaprzyjaźnić. Ej, Laski, myślałam, że Miśka będzie siedziała z chłopakami. Może ich też uznała za idiotów. To jest pierwszy raz, jak się odezwały, bo tak to siedziałeś na telefonie, bo nie miało o czym rozmawiać, ale to jest pierwszy temat. Plotkowany temat koleżanki. Wojtek napisał na fejsie, że Miśka do niego zarywała, on ją spławił, a teraz ona nie daje mu spokoju. Mówiłam, że ona odstawia tę całą szopkę z piłką i grami, żeby poderwać chłopaków. Dobra, ale coś mi tu nie pasuje. Co? No, od początku mi się wydawało, że Wojtkowi podoba się Miśka. No, ona przecież nie jest brzydka, jest szczupła i w ogóle. Czekajcie, nie jest brzydka, bo jest szczupła i w ogóle. Czekaj, co? W sumie Sandra ma rację. Czy to Nitrozyniak pisał ten scenariusz? Wiem, że Miśka powiedziała, że jesteśmy puste i głupie, ale i tak mi jej trochę szkoda. Poza tym nie mogę uwierzyć w to, co napisał Wojtek. A jeśli on faktycznie kłamie, to tak może napisać o każdej z nas. Wiadomość o tym, że 18-letnia Natalia Fornal była kiedyś prostytutką, błyskawicznie rozniosła się w szkole. Hej, ile bierzesz, Natka? Może zrobisz mi jakąś zniżkę, co? Daj mi spokój, co ty robisz? Jezu, jaki natarczywy typ! Bez p***alaj! O, Natka, szukałem cię właśnie. Mój kuzyn urządza za tydzień kawalerski. Wiesz, chłopaki chcą się rozerwać. Powiedz, ile chcesz za obsługę gości? Spaduwa, bo wam ryje potnę! Spaduwa powiedziała! A tobie co, połamać ci te okularki? Tak, tak! Proszę! Przepraszam cię, to tylko taka poza. Na ulicy musisz wydawać się twarda, bo inaczej... Zresztą nieważne. Twardym trzeba być, nie miętkim. Muszę w ogóle zastanowić się, czy wytrzymam w tej szkole. A ty powinnaś trzymać się ode mnie z daleka. Natalia, ale poczekaj! Chcesz, żeby ludzie myśleli, że jesteś taka jak ja? Chcesz sobie niszczyć życie? Dziękuję ci, że się ode mnie nie odwróciłaś. Jesteś naprawdę mega osobą. Człowiek? Git. Ale ludzie tak grupowo... Fabian przemyślał wszystko i doszedł do wniosku, że bardzo zależy mu na Natalii i nie może jej stracić. Chce jak najszybciej porozmawiać z dziewczyną. A co, ja myślałam, że nie chcesz mieć z nim nic wspólnego. No byłem w szoku, okej? Okay? Ale przemyślałem sobie wszystko, no i... Zależy mi na niej. Ale widać, że jest taki empatyczny kolega, bo ma kolegę rudego, nie? A to wymaga dużo, dużo naprawdę od człowieka. Stary, no weź wyluzuj, nie obrażaj się na mnie z powodu jakiejś... Nie mów tak o niej. No co, była prostytutką? No była. Dawid! Dzień dobry, pani profesor. My tutaj tylko rozmawiamy. Tak? I myślicie, że jak krzyczycie na cały korytarz, to ja jakimś cudem was nie słyszę? A ty postanowiłaś zwrócić mu uwagę, po prostu na niego krzycząc. Dawid! Dawid! Otóż słyszę. I nie mogę zignorować tego, co przed chwilą powiedziałeś. No ale to prawda, Natalia była prostytutką. Ale ona uciekła od rodziców pijaków i mieszkała na ulicy. Ten facet, który miał jej niby pomóc, zaczął ją wykorzystywać. Sam wiesz do czego. Jeżeli... Schowaj ten telefon! Proszę pani, proszę nie krzyczeć na dzieci! Jeżeli dowiem się, że ktokolwiek z was ubliża Natalii, będziecie mieć bardzo poważne problemy. Proszę pani, ale taka jest... No ale ona była prostytutką! Pójdziesz za chwilę do dyrektora! Też będzie zaraz! Za karę! Natalia wyszła na prostą. I za to należy się jej szacunek. Pomyślcie o tym, zanim kogoś skrzywdzicie. Jaki morał! Jaki odcinek szkoły z morałem! Pięknie. Natalia jest przerażona. Chciała wrócić do domu, ale mężczyzna, który kiedyś ją stręczył, czeka na nią przed szkołą. Co, powiedziałaś kolesią super szkoły, że byłaś z tobą są nic wspólnego? I tak do ciebie nie wrócę. Jak ty nie wrócisz? Jezu... Wrócisz, przecież nie masz innych opcji. Michał, zostaw mnie! Słyszałeś, co powiedziała? Zostaw ją! O, jaki waleczny rycerzyk się znalazł! A ty wiesz, że ona była? Wiem i mam to gdzieś, a ty stąd spadaj. Kupi dostaniesz zaraz łeb, to ty spadaj. Na co ty sobie myślisz, że co? Proszę odjechać w tej chwili. Bo co, blondyneczko? O, zaraz już tylko mój. Bo będzie pan miał bardzo poważne problemy. Tak. Marianna, dzwoń na policję. Się wszyscy. Z tobą to ja się jeszcze spotkam. On się za bardzo starał, za bardzo się starał. Dziękuję, pani profesor. I on już nie dzwoni na policję. A wy co to za zbiegowisko? W tej chwili się rozejść, bo wyciągnę konsekwencje z tego. Już, do klas proszę. Rauch! Jezu, Natka, ja tak strasznie cię przepraszam. Powinienem cię od początku wspierać. Jeżeli wybaczysz mnie, że byłem takim idiotą, to ja strasznie chcę z tobą być. Poważnie? Poważnie i przysięgam, że nie pozwolę ci nikomu skrzywdzić.
Słuchaj, Miśka, musimy pogadać. Zanim cokolwiek powiecie, to ja chciałabym was przeprosić za to, że powiedziałam, że jesteście głupie i puste. To tylko stwierdzenie faktu, jakby każdemu się zdarza przedstawić rzeczywistość taka, jaką ją malują, no. Paulina cały czas mi docinała, a ja się wkurzyłam. No wcale tak nie uważam. Naprawdę? Powiesz nam, co jest z tym Wojtkiem? No, on się wczoraj do mnie zaczął przystawiać, że niby ja mu dawałam jakieś sygnały. Dawałaś? No nie, myślałam, że się kumplujemy. No miła była dla niego, no wiadomo. Pewnie pomyślał to samo, co my, że jak dziewczyna interesuje się piłką i grami, to tylko dlatego, żeby kogoś poderwać. Zapytałam go, czy między nami jest okej. To powiedział, że tak. A dzisiaj rano, jak przyszłam do szkoły, to Dawid i Mariusz byli na mnie obrażeni, a on rozpowiedział wszystkim, że to on mnie spławił. Co za idiota, pewnie Dawid i Mariusz chcieli być lojalni wobec kumpla, głupki. Spoko, laska, załatwimy to. Totalnie mi ulżyło, prawie się poryczałam na tej sali. Nie chciałam być jakimś wyrzutkiem, no ale nie potrafię udawać kogoś, kim nie jestem. No i pięknie, zgodnie z sobą i przez życie, let's go. Michalina ma zamiar wyjaśnić z Wojtkiem, dlaczego okłamał kolegów i nastawił ich przeciwko niej. O, znalazłeś sobie nowe koleżanki, Miśka? Uważajcie na nią, ona jest mega fałszywa. Mocne słowa, jak na kogoś, kto się przyjaźni z kłamczuszkiem Wojtkiem. Wojtusiek! Wojtusiu! Miśka zadawała się z nami tylko po to, żeby poderwać Wojtka i uważa nas za głupków. Wcale nie uważam was za głupków. Myślałam, że się kumplujemy. Fajnie nam się gadało o piłce i w ogóle. Polubiłam was i myślałam, że wy mnie też. A ty nie dość, że rozpowiedziałeś wszystkim, że to ty mnie spławiłeś, to jeszcze skłóciłeś mnie i z Dawidem, i z Mariuszem. To było mega słabe. Wierzycie jej? To przecież ja jestem waszym kumplem. Ja jej jednak wierzę bardziej niż tobie. Ja też, ta historia nie trzyma się kupy. Sorry, Miśka, a ty lepiej ją przeproś. Przeprosił! Przepraszam. I ty serio, gościu, myślisz, że to załatwi całą sprawę? Ja przyjmuję przeprosiny, ale nie chcę się już z tobą zadawać. To co, Miśka, idziemy na pizzę i powtórzymy ten angielski? Ej, my z Mariuszem możemy iść z wami? Jasne. Połączyli skład! Połączyli skład! Z Wojtkiem już nigdy nie będziemy takimi prawdziwymi kumplami. Nie potrafiłabym mu zaufać. Wiadomo. Po pierwsze nie po takiej akcji, jak się okazał takim fałszywym gnojem, a po drugie, jak on to ciebie jakieś tam siubidubi dala, no to już zostaje, nie? Nie da się tak wygasić całkowicie takiego uczucia po tej osobie. Jak się update'ujesz, widząc go na co dzień i widząc jego zalety, to się nakręcasz, no nie da się tak. Separacja, tylko to pomaga. To jest przypadek, że naszym mechanizmem obronnym jest to, że my do osób, które nas odtrąciły, czujemy jakoś niechęć, a nawet i nienawiść. Bo w ten sposób się czujemy od razu jakby bezpiecznie. Czyli w tym takie, no ma to ten jest ten zły, niech spierdala. I potem do tego ziomeczka właśnie z klasy czy ziomuli się nie odzywasz i nie chcesz być z nią w grupie i nie chcesz z nią mieć nic wspólnego. Patrzysz pod byka i zawsze to najgorsza osoba. Tylko dlatego, że jeden z was po prostu nie chciał wchodzić w to równanie, nie? Natalia czuje się w szkole coraz lepiej. Wie, że może liczyć na grupę najbliższych przyjaciół, którzy zaakceptowali jej przeszłość. Cześć. Nie gniewaj się na mnie, Natka, strasznie cię przepraszam. Ja już się nie gniewam. Nie wierzę, że nie zaprosiliście mnie na tą imprezę. Przecież jestem waszym kumplem, a wy woliście się zadawać. Na twoim miejscu bym nawet nie kończył. Natka to moja dziewczyna, ty jej nawet do pięt nie dorastasz. No to totalnie! Wypadź stąd. Co, już naprawdę idź stąd, no nikt cię tutaj spada. Nie chce. Dajcie mi wszyscy spokój. Nikt cię tu nie chce! Nikt ci tu nie śmierdzisz kupą! Dziękuję, kochani. Dla ciebie wszystko. I fajno. Chociaż trochę słabo zarysowali zmianę tej narracji przez szkołę. Po prostu rozumiem, że to wszedł nauczyciel, powiedział nie wolno tak, bo zwracajcie uwagę i przestały dzieciaki. Trochę jest to dla mnie naciągane, no ale rozumiem, że trudno było ten wątek zakończyć. Michalina odzyskała kolegów i zaprzyjaźniła się z dziewczynami z klasy. Kto to? A co, podoba ci się? No, jest boski. No tak! Dada! Z tego, co się orientuję, chodzi do trzeciej. No to musimy się o nim wszystkiego dowiedzieć. A jednak jest coś, co cię interesuje poza piłką. Nie jest lesbijką? Wow, szok! Przecież była ubrana tak. Nie jest jednak? Puenta odcinka jest taka, że ona nie jest lesbijką. Serio, to jest morał chyba. To jest morał tego wątku. Nie opisuj książki po okładce, tak? No dobra, dziękuję wam pięknie za oglądanie tego odcinka. Był chyba ciekawy, wydaje mi się dobrze bawiliście, więc zostawcie tą łapkę w górę, no bo co wam? Co wam? Poza tym, kochani, kochampieski.pl. Link w opisie, bardzo serdecznie zapraszam do zamówienia sobie w takim bardzo króciutkim priorderze, bo wysyłamy już 1 stycznia. No i do zobaczenia już w niedzielę w Kochanych Rewolucjach. Nie ma no.